Na tym filmie zajmę się tematem ewidencji rozchodu materiałów, ale według stałych cen ewidencyjnych. W tym zadaniu należy pamiętać od początku, że jest konkretnie podane odchylenie, jakby poziom odchyleń debetowych z poprzednich okresów, związanych właśnie z rozchodem materiałów akurat na 660 kwota przykładowa i jaki jest stan początkowy tych materiałów na 10 tysięcy. I teraz mamy tutaj wymienione trzy operacje, które zostaną przeze mnie zaprezentowane, jak należy je księgować. I operacja numer 1, typowa na 5 tysięcy, rozchód wewnętrzny, wydano z magazynu do zużycia materiały do produkcji na kwotę 5 tysięcy. Rozchód wewnętrzny oznacza to tyle, że będziemy mieli materiałów mniej o kwotę wartości 5 tysięcy i jednocześnie na koncie zużycie materiałów i energii po stronie debetowej będziemy mieli zwiększający zapis tego zużycia, takiego konta właśnie bym powiedziała, rejestrującego właśnie to zużycie na 5 tysięcy. I kolejna kwota 2,5 tysiąca WZ wydano z magazynu materiały związane ze sprzedażą pewnemu odbiorcy. Oznacza to tyle, że ponownie będziemy mieli zmniejszenie materiałów po stronie kredytowej, właśnie na tym koncie aktywnym, a jednocześnie tą kwotę 2,5 tysiąca uznamy jako wartość sprzedanych materiałów na kwotę też właśnie dokładnie tej samej wysokości 2,5 tysiąca. Najtrudniejsza będzie operacja numer 3, ponieważ ona jest związana z poleceniem księgowania PK za narzut odchyleń od cen ewidencyjnych, tutaj jest napisanych debetowych, przypadających na zrozchodowane materiały. Tu są odchylenia debetowe i mamy je rozliczyć według zużycia do produkcji i według z tytułu sprzedaży. No bo najpierw była operacja związana z zużyciem do produkcji, a potem operacja związana ze sprzedażą na 2,5 tysiąca. Musimy skorzystać z wzorów, które ja tutaj przepisałam. I one mają konkretne wzory. WO możemy czytać jako wskaźnik narzutu odchyleń, O jak odchylenia, W jak wskaźnik i liczymy go, to jest taki udział procentowy, ile wynosi łączna suma odchyleń. OSP czytamy jako odchylenia saldo początkowe, to jest 660. Odchyleń w pewnym okresie M jak miesiąc nie mamy żadnego. Tutaj nie ma żadnego, nie ma jakby tak w międzyczasie operacji związanej ze wzrostem tych odchyleń ewidencyjnych, a więc wiemy, co jest w liczniku i trzeba to podzielić przez MSK, M jako materiał, SK saldo końcowe. Tu mamy saldo końcowe wymienione na 2,5 tysiąca i trzeba to zwiększyć o sumę właśnie tych materiałowych rozchodów w tym badanym okresie. Tu będzie suma tych rozchodowanych. Zobaczmy, jak się liczy właśnie ten wskaźnik odchyleń. Jest to liczone jako odchylenie od cen ewidencyjnych początkowe plus brak jakiegokolwiek tutaj w liczniku wzrostu tych odchyleń, a podzielone przez MSK, czyli jak widać tu materiały, ale saldo końcowe. Czyli tutaj skumulowane końcowe mamy 2,5 tysiąca i dodajemy do tego sumę tych materiałowych rozchodów z danego okresu, czyli 5 tysięcy i 2,5 tysiąca, bo tyle faktycznie wcześniej nam wydatkowano i wiemy, ile wynosi tak zwany wskaźnik narzutu odchyleń. I jeżeli ja mam obliczyć, jaki jest narzut na zużyte materiały i na sprzedane materiały, to muszę użyć wzór na NI i to oznacza, jakby tutaj możemy powiedzieć, numer tego rozchodu. To jest pierwszy rozchód, a to jest drugi rozchód. Dlatego tutaj N1 jest liczony jako ten wskaźnik odchyleń razy właśnie dokładnie kwota tego pierwszego rozchodu, czyli na 5000, więc będzie 330. A jeżeli drugi rozchód, czyli N za I byśmy w tym wzorze podstawili dwójkę, to
to N2 równa się ten wskaźnik odchyleń, czyli 6,6%, razy ten właśnie materiałowy rozchód, ale numer 2. A materiałowy rozchód numer 2 był na 2,5 tysiąca, a więc w tym momencie możemy powiedzieć, że wystarczy ten wskaźnik przemnożyć razy wartość tego rozhodowanego sprzedanego materiału i mamy ten narzut obliczony na 165, ale tak samo można obliczyć NSK albo z tego wzoru, albo dodatkowo po prostu z wymienionego, co jest dokładnie dla mnie tym wzorem, który jest tu, tylko że miejsce i powiedziałabym, że chodzi o saldo końcowe, czyli tą wartość skumulowaną na końcu, taką jakby saldo końcowe. To bym powiedziała, że narzuty na saldo końcowe to jest tak samo wskaźnik ten odchyleń przemnożony razy materiałowe saldo końcowe. A saldo końcowe wynosiło 2,5 tysiąca, dlatego saldo na to będzie wynosiło 2,5. W związku z tym, jeżeli teraz chcemy zaksięgować te odchylenia związane z produkcją, to musimy dodać 330, w związku z tym, w sumie bym powiedziała i proporcjonalnie, tutaj 330 zwiększa zużycie materiałów i jednocześnie wyksięgowuje właśnie te odchylenia na 660 i będzie to w tym momencie tutaj zmniejszenie tego odchylenia o 330 zaksięgowujemy jako zużycie materiałów i w kolejności, jeżeli wyksięgowujemy narzut, który był na 660, ale w wysokości 165 w związku ze sprzedażą materiałów, to tutaj zapisujemy na tym koncie wyksięgowanie tych debetowych odchyleń od cen ewidencyjnych i jednocześnie, a w związku z tym, że były właśnie związane ze sprzedażą materiałów, na koncie wartość sprzedanych materiałów zapisujemy tutaj kwotę 165.